nie Tarnów, nie Limanowa, a nawet nie Tuchów. Zwycięzcą konkursu na najpiękniejszą szopkę w diecezji tarnowskiej okazała się kaplica w Bielowach. Chodźmy, zobaczmy wspólnie, jakie cuda zastaniemy za drzwiami tej małej, ale jakże wielkiej w serca i zaangażowanie świątyni. Konkurs na najpiękniejszą szopkę to nie są zawody sportowe, to nie o taki cel chodzi, ale jeżeli zostaje coś wybrane najpiękniejsze w diecezji, no to tylko radość, bo przecież to jest moja wspólnota, moi ludzie, którzy to wykonywali, moja w cudzysłowie oczywiście jako proboszcza kaplica tej wspólnoty w Bielowa. Uczucie wspaniałe i radość. To nie tylko zwycięstwa, bo zwycięstwo raduje, ale ja się cieszę z każdych, nie wiem ile wszystkich szopek było, ale chyba około 50, bo każda z nich była oznaką czyjejś wielkiej wiary, miłości, bo to wszystko dla Pana Jezusa. Myślę, że nikt nie robił szopki na konkurs, tylko robili je dla Pana Jezusa, dla uczczenia Bożego Narodzenia, Bożej Dzieciny, powitanie. A skoro ludzie się angażują, skoro chcą, skoro swoje talenty wykorzystują, i powstaje coś tak pięknego, co przy okazji może wygrać jeszcze konkurs, no to sama radość. Szopkę robiono, zanim powstała już ta kaplica, to już wtedy były pierwsze szopki robione w takim jakby przejściowej, takiej prowizorycznej, w której się ludzie wtedy gromadzili na modlitwę. A więc tradycje są. Ta szopka ma obrazować, że Pan Jezus rodzi się w naszym codziennym życiu. I mamy tutaj gospodarstwo domowe, mamy kobietę, która miele ziarna, mężczyznę, który piecze kiełbaski. Na samej górze jest kościół. Jest to kościół zawadzki. W tamtym roku przeżywaliśmy stulecie koronacji obrazu Matki Bożej Zawadzkiej. Mamy tak samo pana kościelnego, który wychodzi z domku, podchodzi do dzwonnicy, wówczas dzwony się załączają. W naszej szopce tak samo jest, jeżdżą auta, mamy kobietę, która robi masło, mężczyznę, który tnie drewno, a po drugiej stronie właśnie jest pokazane, jak rodzi się Pan Jezus. Mamy wokół żubka idzie orszak trzech króli, idą pastuszkowie i mamy stroje góralskie, stroje krakowskie oraz mamy świętego Maksymiliana Kolbego. Staramy się tak gdzieś od dwa tygodnie przed świętami już przygotowywać te elementy, a tutaj na kościele no to pojawiły się pierwsze elementy gdzieś tak no, półtora tygodnia przed świętami. Codziennie staramy się przychodzić, bo gdyby wystąpiła jakaś awaria, no to lepiej, żeby to wcześniej było już przygotowane, żeby było więcej czasu na jakieś poprawki. Tak, i właśnie co roku staramy się dodawać nowe te ruchome elementy. No właśnie, tym możemy się poszczycić, że została wybrana najładniejszą szopkę. I przede wszystkim czujemy radość i satysfakcję z tego, że ogrom pracy, który został włożony w tą szopkę, poskutkował czymś takim. Moja rola jest głównie jako lektora tutaj w kaplicy, żeby przygotować wszystkie figurki po to, aby Marcin mógł tylko składać szopkę. Razem z ministrantami i lektorami czyścimy wszystkie figurki, znosimy je tak, żeby on miał jak najłatwiejszą pracę. Wiele osób angażuje się po to, aby przygotować tę szopkę. Sam Marcin najprawdopodobniej by sobie nie poradził, więc angażuje się cała jego rodzina, wszyscy sąsiedzi. Każdy, kto ma czas, przychodzi i pomaga w budowie tej szopki. Już w poprzednich latach był taki konkurs zorganizowany, no i stwierdziliśmy, że po prostu też zgłosimy naszą szopkę, no bo jest piękna i zasługuje na to, żeby ją gdzieś pokazać. No i dlatego właśnie ją zgłosiliśmy. No i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, no bo wygraliśmy i bardzo się z tego cieszymy. W ogóle się nie spodziewaliśmy, no jesteśmy tak małą wioską. Jest pełna 500 osób tutaj mieszka, no parafia jest większa, ale no mieliśmy 2,5 tysiąca lajków prawie. W ogóle się tego nie spodziewaliśmy, no ale walczyliśmy do końca. Przede wszystkim rozsyłaliśmy te linki,
do wszystkich znajomych. Udostępnialiśmy, też gmina Pilzno udostępniała ten link na swoim profilu. Dzięki temu też bardzo dużo ludzi o tym wiedziało, o tym konkursie i głosowali na naszą szopkę. Też bardzo dużo Bielowian, ludzi, których stąd pochodzą, byli zaangażowani w to, głosowali. Też nie tylko tutaj stąd, ale już z całej Polski, a nawet z niektórych zakątków świata. Także no, chyba dobrze to rozesłaliśmy te wieści, że jest taki konkurs i się udało wygrać. Ja myślę, że to jest bardzo duże wyróżnienie dla naszej wsi i w ogóle dla społeczności. No bo jest nas jednak 500 mieszkańców i nagle tutaj taka duża liczba, 2,5 tysiąca i najpiękniejsza szopka w całej diecezji. To jest takie wielkie docenienie dla pracy osób, które właśnie tutaj co roku robią tą szopkę i pracują nad nią, że właśnie też tak wiele osób usłyszało o niej i tak dużo osób doceniło i polajkowało, więc my jesteśmy w niebo wzięci, myślę. Ja myślę, że najpiękniejsze jest to, że co roku ta szopka jest coraz większa, coraz więcej jest tam zrobione, jest ruchoma i też wszystkie te elementy tak ze sobą jakoś współgrają, bo każda część tej szopki tak naprawdę jest z jakiejś innej dziedziny życia, jak właśnie się na nią patrzy i ona przedstawia nie tylko Pana Jezusa w szopce, ale też również różne zawody i wszystkich ludzi na świecie, myślę. To już koniec tej pięknej przygody. Mamy nadzieję, że szopka w Bielowach Wam się podobała, a jeśli chcecie, żeby i Wasza szopka w przyszłym roku wygrała, zgłoście się do konkursu na najpiękniejszą szopkę diecezji tarnowskiej, organizowaną oczywiście przez Synaj TV.